Dzień dobry Państwu, witamy na spotkaniu Koszalińskiego Klubu Sportowego Piłki Ręcznej Gwardia Koszalin dotyczącego przygotowań zespołu do rozgrywek pierwszej ligi w sezonie 2018-2019. Po wyczerpujących rozgrywkach zeszłorocznych udało się utrzymać zespół na poziomie pierwszej ligi. Tutaj wielkie gratulacje dla zespołu i dla trenera Piotra Stasiuka, że pomimo ograniczeń kadrowych, ograniczeń organizacyjnych, finansowych, ten sukces, jakim było pozostanie w pierwszej lidze, został osiągnięty w ciężkich bojach. Też wielkie gratulacje m.in. za te zwycięskie mecze z zespołami z czoła tabeli, to przede wszystkim zwycięstwa wyjazdowe. Chcąc nieustannie podnosić poziom zarówno organizacyjny, jak i sportowy drużyny, przystąpiliśmy do reorganizacji drużyny, postawiliśmy na pozyskanie kilku nowych zawodników, z kilkoma zawodnikami też się rozstaliśmy. W najbliższy weekend organizujemy duży turniej, w którym wezmą udział zespoły z Ekstraklasy, zespoły z Niemiec. O tym za chwilę odpowie trener Piotr Stasiuk. Jeżeli chodzi o nowych zawodników, jest z nami dzisiaj także nasz nowy nabytek, pan Adrian Fiodor, na pozycji bramkarza, również z przeszłością w zespołach Ekstraklasy. Przyszedł do nas także na wypożyczenie z Pogoni Szczecin Roman Bierezny, środkowy rozgrywający, bardzo szybki, bardzo dynamiczny. Wierzymy, że będzie w tym sezonie jednym z liderów naszego zespołu. Pozostał rozgrywający Krzysztof Karnacewicz. Prowadzimy także rozmowy z lewoskrzydłowym pochodzącym z Ukrainy, również z Superligi Ukraińskiej. Myślę, że w najbliższych dniach umowa powinna zostać podpisana i w najbliższym sezonie zobaczymy go na naszych parkietach. Z zespołem rozstał się Adam Laskowski z przyczyn zdrowotnych oraz bramkarz Henryk Rycharski. Reszta drużyny jest do dyspozycji trenera. Trener prowadzi przygotowanie do rozgrywek. I kilka słów o samych przygotowaniach, jak i o planach rozgrywkowych na najbliższe tygodnie. Proszę pana Piotra Stasiuka. Miejmy nadzieję, że ten sezon przyszły będzie dla nas dużo lepszy niż poprzedni. Chociaż poprzedni zakończył się małym sukcesem, bo utrzymanie to jest jednak dla nas sukces. A teraz po reorganizacji rozgrywek będziemy mieli w grupie 12 zespołów, w których aż 3 zespoły po sezonie znajdą się w drugiej lidze i będziemy walczyli o to, żeby pozostać w tej pierwszej lidze stabilnie i bez takiej nerwowości, jak było to w zeszłym sezonie. Z nowych nabytków naprawdę tutaj Adrian Fiodor czy Roman Bierezny, można powiedzieć, wskakują w pierwszy skład, którzy będą stanowili o sile. Przypominając o tym, że mamy jednego z najlepszych rozgrywających pierwszej ligi, Patryka Kicińskiego, który został wicekrólem strzelców. No miejmy nadzieję i mam taki plan na to, żeby ten zespół spokojnie utrzymał się w przyszłym sezonie w pierwszej lidze. To znaczy każda strata zawodnika to jest na minus i tutaj nie chciałbym, co jest większą stratą czy większym zyskiem, bo to nie o to chodzi. Uważam, że zawodnicy, którzy ubyli, to też jest dla nas no, problem troszeczkę, bo musimy przeorganizować tą naszą grę, ale wierzę w to, że dużo jakości, tak jak już wcześniej wspomniałem, nowi zawodnicy wniosą i będziemy się prezentowali jeszcze lepiej. Jeszcze jest dosyć niejasna sytuacja z Bartoszem Tołoczko, który jest teraz akurat na szkoleniu zawodowym, więc przez 2 miesiące nie będziemy go obserwowali. Miejmy nadzieję, że po powrocie będzie przydatny i będzie chętny do gry. Jeżeli by tak było, na pewno będzie to na plus. I myślę, że będziemy mieli stabilniejszą i silniejszą jednak mimo wszystko kadrę niż w zeszłym sezonie. Nie chcemy tak hura optymistycznie do tego podchodzić, że będziemy walczyć o czołowe lokaty. Na pewno będziemy, tak jak już wspomniałem, mocniejszym zespołem, ale musimy też brać pod uwagę to, że nie tylko my się wzmacniamy, także zespoły, które będą z nami rywalizowały, też poczyniają wzmocnienia, więc ciężko nam określić ze względu, że pierwsze w sumie gry będziemy mieli już w najbliższy weekend podczas 10. Memoriału. Więc tam dopiero będą te pierwsze gry kontrolne i po tych grach już coś będziemy mogli ewentualnie więcej powiedzieć. I do tego jeszcze jest miesiąc czasu do rozpoczęcia ligi, więc to jest bardzo dużo czasu, więc sporo gier jeszcze tam przed nami sparingowych i dopiero przed samym, myślę, startem będziemy mogli coś więcej na ten temat powiedzieć, o co bardziej walczymy. Na razie plan jest taki i założenia zawodników, trenerów, na to, żeby walczymy o pewne takie stabilne utrzymanie w lidze.
No niestety z obozu raczej nic nie wyjdzie ze względu, że praca zawodowa no, nie pozwala zawodnikom opuścić stanowiska pracy, ale te gry są jeszcze, że tak powiem, uzgadniane. Na pewno będziemy chcieli zagrać z różnymi przeciwnikami, z różnych poziomów rozgrywkowych. Ale miejmy nadzieję, że to się tak ułoży, że troszeczkę spotkań też będzie u nas. Kadry nie zamykamy. Jeżeli będzie okazja pozyskać zawodnika, który wniesie coś do zespołu, to na pewno takie ruchy poczynimy. Także tutaj każdy, że tak powiem, ma otwartą drogę do naszego zespołu. Jeżeli zdarzy się okazja i będzie możliwość pozyskania zawodnika, na pewno będziemy o tym myśleli. W 10. Memoriale mamy chyba najsilniejszą obsadę w historii. Dwa zespoły z PGNiG Superligi, Spójnia Gdynia i Sandra Spa Pogoń Szczecin. No to są zespoły już klasowe, które potrafią walczyć z najlepszymi w naszym kraju. No już mieliśmy przyjemność w zeszłym sezonie z nimi sparować i grać turniej towarzyski. I teraz zdarzyła się okazja, docenili naszą też klasę i organizację tutaj klubu, że idzie to w coraz lepszym kierunku i bardziej, że tak powiem, profesjonalnym. Mamy te możliwości i cieszy nas to, że aż 6 zespołów wystąpi w tym najbliższym memoriale. Od kilku ostatnich lat postanowiliśmy sobie za cel nadrzędny rok do roku robić progres zarówno sportowy, jak i organizacyjny. W tym sezonie już większość zawodników pierwszego składu to zawodnicy kontraktowi, także przechodzimy z tego poziomu amatorskiego, organizacyjnego na poziom przynajmniej już można powiedzieć półprofesjonalny, dążąc do profesjonalnego. Na pewno to co widać, to co cieszy, jest wielka ambicja i wola walki w zespole, w chłopakach. My nie chcemy tutaj w tym momencie szacować, czy my gramy o miejsce takie czy siakie. My chcemy po prostu ambitnie podejść do tej ligi i pokazać, na co nas stać. Na pewno stać nas na utrzymanie, na utrzymanie spokojne w środku tabeli. Wszystko to, co będzie ponad utrzymanie, będzie dla nas sukcesem. Tak jak powiedziałem, chcemy rok do roku robić progres, tak żeby klub stabilnie rozwijać i w perspektywie 3, 4, 5 lat pomyśleć o rozgrywkach Superligi. Generalnie przeorganizowaliśmy pewne kwestie w klubie, zarówno jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży, jak i zarządzanie finansami, jak i podejście finansowe do samych zawodników. Nie ukrywamy tutaj, że mamy wsparcie miasta też, jeżeli chodzi o finanse, o promocję miasta, ale też pozyskujemy cały czas sponsorów zewnętrznych. Tutaj to, co najważniejsze w rozwoju czy w pozyskiwaniu sponsorów, to wynik sportowy. Jeżeli my też wychodzimy z tego założenia, że robiąc systematyczny, nawet małymi krokami, ale jednak progres, ci sponsorzy będą do nas przychodzić, hala będzie się zapełniać. Już w zeszłym sezonie mieliśmy mecze, gdzie mieliśmy 700-800 kibiców na meczach pierwszej ligi mężczyzn i to na hali Gwardii. Czasami zdarzało się, że było to więcej kibiców niż na rozgrywkach ekstraklasowych, czy to koszykarzy, czy kobiet, co nas cieszy. Nie chodzi tutaj o jakąś niezdrową rywalizację, ale pokazuje, że jest głód, jeżeli chodzi o rozgrywki piłki ręcznej mężczyzn na wysokim czy najwyższym poziomie. No i my krok po kroku stabilnie chcemy klub budować. Sytuacja finansowa klubu jest skromna, ale jest stabilna, co pozwala nam na pozyskiwanie oczywiście w rozsądny, mądry sposób nowych zawodników, dobrze rokujących, przede wszystkim młodych. Roman Bierezny, na środkowy rozgrywający, który w tym sezonie będzie jednym z liderów, ma 22 lata. Dopinamy właśnie kontrakt z 23-letnim skrzydłowym z ukraińskiej Superligi. Jest z nami też Adrian Fiodor, bardzo doświadczony, dobry bramkarz z historią w Superlidze. Także myślę, że ten sezon i kolejne sezony to będzie dużo radości dla koszyńskich kibiców. Ja na pewno osobiście przyznam, że jestem podekscytowany tym, że będę mógł występować w Gwardii. Tak jak powiedzieli zarówno trener, jak i prezes, zespół ma określony według nas duży potencjał, stąd też moja decyzja o dołączeniu do tego klubu. Aklimatyzacja przebiega doskonale, czuję się świetnie w szatni i na treningach podobnie, także myślę, że już teraz będziemy widzieli podczas tego turnieju jakieś tam owoce tej pracy, którą do tej pory wykonaliśmy i jakby kierunek, w którym zmierzamy. Jeśli chodzi o moją osobę, też zarząd i trener ma określone oczekiwania i wymagania. Ja postaram się zrobić wszystko, żeby te oczekiwania spełnić, żeby to doświadczenie, które wcześniej mogłem zdobyć, wnieść do tego zespołu i
i będę się skupiał na ciężkim treningu i dobrej postawie na boisku. Jestem ostatnią osobą, która też jakkolwiek może składać jakieś deklaracje, także mam nadzieję, że będziemy się skupiali na każdym kolejnym meczu i zbierali te punkty i szli coraz wyżej. Serdecznie bym wszystkich kibiców zaprosił na memoriał, który odbędzie się w sobotę i niedzielę, gdzie weźmie udział nasz zespół z zespołami Superligi, ale poprzedzający memoriał w piątek o godzinie 19:00 zapraszam również wszystkich na mecz pokazowy dwóch superligowych zespołów, czyli Spójni Gdynia i Sandry Spa Pogoń Szczecin. No na pewno takiego meczu ekstraklasy dwóch zespołów między sobą nie było już ładnych parę lat tutaj w Koszalinie, więc na pewno będzie to fajne wydarzenie i zapraszam wszystkich serdecznie w piątek na godzinę 19:00 do Hali Gwardii.